Ja się nazywam Dominik Przybysz, przyjechałem do was z Warszawy z firmy Talk. Na co dzień jestem deweloperem w Tołku, jestem też komiterem Apache ris Jeśli korzystaliście kiedyś z osgi no to możliwe, że korzystaliście też z kodu, który ja gdzieś tam dewelopowałem. Ok, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o architekturze portów i adapterów, ale najpierw zacznijmy od architektury warstwowej. Architektura warstwowa to jest architektura, z którą spotykamy się bardzo często. Opiera się na tym, że mamy pewne warstwy, tak jakbyśmy powiedzieli w cebuli, które idą do środka i tam, do środka tejże cebuli, tejże tego naszego wizualizacji naszego systemu idą wszystkie zależności naszego systemu. Gdzie znajdziemy takie, e, takie systemy? Na przykład, nasz system operacyjny jest dokładnie w ten sposób e, zbudowany. Jeśli korzystacie z JVM-a, dokładnie w ten sam sposób e, jest zbudowany JVM. Wszystkie zależności e, idą do środka. Ok, a nasze oprogramowanie, które tworzymy, nasze systemy, są pisane raczej w architekturze, którą nazwalibyśmy tradycyjną. Tak jak robili nasi dziadowie, tak i my e, często robimy. No i to jest standardowa architektura cztery, trzech prostokątów, jakiś UI, który strzela do logiki biznesowej, która strzela do warstwy dostępu do bazy danych. I w ten sposób budowane są też e, zależności w naszej aplikacji. Gdzieś tam pod spodem oczywiście też jest baza danych. Co jest z tą tradycyjną architekturą? Przede wszystkim jest ona skoncentrowana na bazie danych. Ja dużo się nasłuchałem, szczególnie w czasie mojego uniwersyteckiego życia, na temat tego, że model jest najważniejszy tak? i powinniśmy tutaj dbać o niego jak najbardziej, ale koniec końców sprowadzało się do tego, że ten model to jest coś, co wydevelopujemy w bazie danych, więc owszem, dbamy o model, on jest najważniejszy, ale tak naprawdę dbamy o naszą bazę danych i jeśli coś tam się zmienia, to to ma impact na całą naszą aplikację, na wszystko, co tworzymy, e, aż do praktycznie samego ui Jeśli korzystaliście z takich wzorców jak MVP, MVC, no to to jest praktycznie to samo, nie rozwiązuje kompletnie naszego, e, naszego problemu. No i tak jak mówiłem, to jest coś, czego, z czego bardzo często wykłada się, e, co się bardzo często wykłada na jakichś uniwersytetach czy, czy innych politechnikach. OK, jakbyśmy to sobie zwizualizowali na tej naszej cebulce, no to w środku mamy bazę danych i tam mamy warstwę dostępu do bazy danych i dookoła tego budujemy cały nasz, cały nasz system. I tak naprawdę, co jest z tym nie tak? Pierwszy przykład. Wyobraźmy sobie, że chcemy wymienić warstwę dostępu do bazy danych. No, ale po co? Przecież. Po, nie po to mam hibernate'a, czy w świecie C-Sharpa jakiegoś n-hibernate'a, czy jakiekolwiek tego typu y, narzędzie, żebym miał to wymieniać. Tak było kiedyś. Teraz jest trochę inaczej. Bo wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy naszą warstwę dostępu do bazy danych, takiej zwykłej bazy, danowej, bazy danych typu ORAG, typu MS, y, MS, MSQL Server, chcielibyśmy wymienić na coś dokumentowego, na przykład na Mongo, albo coś grafowego typu Orient. No. Ale co, jakbyśmy chcieli to wystawić jako y, usługę po HTTP i nasza baza danych jest gdzieś tam, nie wiem, gdzieś daleko dostępna tylko i wyłącznie po, przez interfejs HTTP. No, takie rzeczy są nieosiągalne w tradycyjnej architekturze. Jesteśmy na poziomie takiego tortu, gdzie na samym dole jest ta nasza walsa do bazy danych, która w sumie nie jest najważniejsza, jak się okazuje, a ona ma wpływ na to, jak działa, jak wygląda cała nasza, y, cała nasza aplikacja. Drugi przykład. Myślę, że spotykacie się z jakimiś encjami w waszym systemie, które na przykład mają takie, e, takie pole. To jest jakaś lista e, orderów, cokolwiek by w niej nie było. Więc co z nią przede wszystkim musimy zrobić? No oczywiście chcemy ją trzymać w bazie danych. Więc za pomocą jakiejś adnotacji czy jakiego innego, jakiegoś innego tego podobnego e, sposobu określimy naszą piękną encję, która coś kiedyś znaczyła dla biznesu. Czymś to znaczy coś dla nas, a przede wszystkim dla frameworka, który będzie to zapisywał w bazie danych. Ok, mamy już takiego jednego potworka. Wpadamy na inny pomysł. Chcielibyśmy to walidować, więc dodajemy następne adnotacje, następny jakiś metaopis, który nie zmienia za bardzo naszego biznesu, no, ale pozwala nam wyciąć niektóre, e, uprościć nam bardzo, bardzo pracę. Ok. Okazuje się, że teraz chcielibyśmy to wszystko, co tutaj mieliśmy, jakiś nasz piękny obiekcik, wystawić w web serwisie, takim zwykłym sołpowym. No więc znów okraszamy to jakąś, jakimiś anotacjami. No przecież mamy jeden ten nasz obiekt, który jest korem naszego systemu, wystawiamy go do góry. Przyszedł nowy biznes. Zostaje się, nasz system został sprzedany do innej firmy. Okazuje się, że oni nie chcą soapa, bo SOAP jest B, więc oni chcą mikroserwisy, więc jako inteligentni ludzie wymieniamy to na JSON'a i Mamy, mamy mikroserwisy, znowu dodaliśmy jakieś adnotacje. Z tego rodzą się takie potworki, gdzie to, że tam jest jakieś mięsko pod spodem, no to tylko uważny czytelnik zauważy. Tak naprawdę kończymy z taką wielką kulą błota, która na początku była naszym obiektem domenowym, którym, którym moglibyśmy komunikować się z naszym klientem, opowiadać mu o tym, co ten obiekt robi, a dolepiliśmy do niego tyle błota, że bardzo ciężko jest znaleźć w nim dokładnie to sedno, które chcielibyśmy, yy, które jest sednem po prostu naszego, naszego systemu. Czy jest rozwiązanie tego problemu? No jest. Wystarczy, że taką architekturę, tą tradycyjną architekturę, zmienimy w niej jedną strzałkę. Wymienimy tą strzałkę w górę. Czyli powiemy nasza warstwa dostępu do bazy danych tak naprawdę czy tam jakiegokolwiek innego dostępu do danych, powinna zależeć od naszej logiki biznesowej. Powinniśmy też upewnić się, że nasz UI naprawdę zależy od naszej logiki biznesowej, a nie odwrotnie, bo czasami są potworki na zasadzie jakichś kompromisów daleko idących, które no, robią rewolucję w naszej domenie, bo UI czegoś wymaga. W obecnym świecie, w świecie mikroserwisów mamy mnóstwo rzeczy, baza danych jest tylko przykładem, warstwa UI-a, czyli jakiś graficzny interfejs też jest tylko przykładem, mamy mnóstwo rzeczy, które... Wchodzą do naszego systemu i mnóstwo rzeczy, które potrzebujemy zastać z innych systemów, pobrać je w jakikolwiek sposób czy w jakikolwiek sposób wywołać, przekazać je dalej. I tutaj właśnie przychodzą nam z pomocą porty i adaptery. Nie jest to koncepcja nowa. Nazywane są też architekturą heksagonalną. Tak chyba były na początku opublikowane z taką nazwą. I to jest architektura, która pozwala nam umieścić domenę w centrum naszej, e, całej naszego, całego naszego systemu. Tak samo jak w tradycyjnej architekturze znów mamy ten model warstwowy, no bo tak jednak e, gdzieś, tam, gdzieś tam się e, utarło, że się robi e, i to się sprawdza. Została wprowadzona przez Alistaira Cockburn'a w 2005 roku. Ideą tej, e, tej architektury jest to, że nasza domena zależy kompletnie od niczego. Tak? Nasza domena jest, jest tak naprawdę... Bytem, który mamy moglibyśmy położyć gdzieś indziej i on otaczający nasz świat tak naprawdę zostanie mu podłożony z, na przykład później i nic się nie stanie, będziemy mogli jak najbardziej korzystać z naszej domeny, z tego, co jest najważniejsze dla naszego klienta. Jesteśmy kompletnie odseparowani od otaczającego nas świata. I jeśli ten świat się zmienia, a zmienia się, chociażby przejście z Sołpów na Resty czy, czy jakichkolwiek innych, e, innych migracji, no jeśli ten zewnętrzny świat nie wpływa na, bezpośrednio na naszą domenę typu, nie wiem, nasz główny klient, e, którego model działał w ten sposób i nasza domena na tym się oparła, się nagle zmienił, no to nasza domena też oczywiście musi się w tym momencie zmienić. Ale przeważnie to jest zmiana na zasadzie zmieniamy protokół, zmieniamy sposób komunikacji, ale... Ciągle wymieniamy te same dane, ciągle rozmawiamy na mniej więcej tym samym, tym samym poziomie. To jest wizualizacja Alistaira Cockburna z jego artykułu. Mamy aplikację, która jest w środku, otoczona tym czarnym murem. To będą nasze porty. Dookoła mamy adaptery, które, tak jak to widzicie, komunikują się z zewnętrznym światem, czyli z bazą danych, z jakimiś czujkami, z jakimiś, jakimiś fizycznymi urządzeniami. Ok, weźmy trochę głębiej w tą architekturę. Spójrzmy, z czego ona tak naprawdę się składa. Składa się z domeny, portów, dzielimy je na pierwszoplanowe i drugoplanowe, i tak samo z adapterów, i znów tutaj podział jest na pierwszoplanowe i drugoplanowe. Domena. Tu kładziemy całą naszą logikę. Ona, tak jak mówiłem, nie zależy kompletnie od niczego, a z portu, za pomocą portów jest w stanie jesteśmy w stanie albo do niej wejść, albo z niej wyjść. Tutaj też nie umieszczamy żadnych rzeczy związanych z jakimś frameworkiem. Czyli jeśli korzystacie ze Springa albo tego, podobnej, tego podobnego frameworka, no to tutaj nie ma prawa, żeby tam w środku był, były nadawane jakieś specyficzne rzeczy dla Springa. Jest konieczne, żebyśmy mieli jakiś framework do dependency inversion. No to jest obowiązkowe, zobaczymy w dalszej części dlaczego. Tutaj piszemy nasze klasy, nasze... nasze nie wiem, jak to nazwać w innych językach, w których nie ma, nie ma obiektów, czy to funkcje, czy coś w tym stylu, coś w rodzaju e, pojo, pogo, e, poso, czyli proste obiekty, które właśnie nie opierają się na niczym, co jest, tam nam, co jest nam dane z infrastruktury. Czyli na przykład e, nie mamy żadnych klas, które na przykład nie wiem, opisują nam serwer. Coś zgasło? Ojej. O! Super. Dobra. E, czyli nie opieramy się na niczym, co jest dane nam na przykład przez jakiś framework typu serwlety z Java. Tak samo nie używamy żadnych interfejsów typu Message Listener. On narzuca nam pewne api. My nie chcemy tego mieć w domenie. Chcemy, żeby nasza domena była e, czysta, całkowicie wolna od takich naleciałości, które ktoś nam narzuca z zewnątrz. Nie używamy też jakichś adnotacji, no tutaj może byśmy zrobili wyjątek na adnotacje, które pozwalają nam szybciej robić dependency injection, o tym też jeszcze wspomnę. Ale przeważnie nie powinniśmy tego, tego robić w takim czystym rozwiązaniu. Porty. Porty są częścią domeny, stanowią pewien kontrakt, który ta domena wystawia i definiuje, gdzie są granice tej domeny, w jaki sposób... Powinniśmy ją informować o czymś i w jaki sposób ona komunikuje się z zewnętrznym światem. I tak naprawdę nie, mógł, nie powinniśmy się dostawać bezpośrednio do bebechów tej domeny. Powinniśmy to zawsze robić za pomocą tych kontraktów, za pomocą tych portów. Bo oczywiście, możemy sobie w dowolnym frameworku wstrzyknąć to, co chcemy, w tym wstrzyknąć sobie dokładnie tą klasę by, by name i będzie działało, ale nie o to chodzi. Ma to nas bronić przed wszelkim hałasem, czyli tak jak mówiłem, ktoś nam narzuca jakieś API, ktoś nam narzuca jakiś sposób komunikacji, to jest nieważne dla naszej domeny. Dla naszej domeny jest ważne zrealizacja jej potrzeb biznesowych, a nie to, że na przykład mamy z przodu sopa albo resta i przez to mamy klasy wygenerowane z WSDL-a. I możemy z nich korzystać przez cały, e, przez cały system. Tak jak mówiłem, porty dzielą się na pierwszoplanowe i drugoplanowe. Pierwszoplanowe możemy też nazwać incoming, driving, input, left side i chyba jedna z nas, która bardziej mi się podoba, czyli offering. To jest coś, co mówi, nasza domena oferuje następujące możliwości. Te pierwszoplanowe porty są pewnego rodzaju triggerami. One wywołują akcje na naszej domenie, stanowią API naszej, naszej domeny i te porty tak naprawdę ich będziemy używali w naszych adapterach pierwszoplanowych. Oczywiście pod spodem Framework Dependency Inversion wstrzyknie nam prawidłowe klasy, te, które są zaimplementowane w domenie, ale my z punktu widzenia adapterów powinniśmy korzystać właśnie z tych portów. Znowu. Okej, okay. dobra. Teraz jest okej. Okay. Dobra. Eee, porty drugoplanowe eee, to są porty... Które są wychodzące, które pozwalają nam. E, mają tutaj różne nazwy, które mówią nam, czego nasza domena tak naprawdę potrzebuje, żeby wykonywać swoje, e, sw swoje tak naprawdę czynności biznesowe. I my, definiując te porty, definiujemy tak jakby SPI naszej domeny. Czyli definiujemy interfejsy lub innego typu e, mechanizmy, które, które ktoś musi. Tak naprawdę dla nas zaimplementować. My mamy tylko definicję, jak chcemy się komunikować z zewnętrznym światem, a ktoś będzie musiał to wypełnić, żeby ten kontrakt został, został wykonany. Adaptery. Jeśli e, czytaliście książkę Gangu Czworga, no to to są dokładnie adaptery w tym, w tym rozumieniu. One odpowiadają za translację czegoś, co jest z zewnętrznego świata do naszego świata, do świata naszej domeny i w drugą stronę z naszej domeny na koncepty, które są potrzebne w otaczającym nas świecie. Tu nie powinno być położonej żadnej logiki biznesowej, typu na przykład mój ulubiony przykład, orak traktuje w ten sam sposób, czy to jest pusty string, czy to jest, jest null w bazie danych. Czy my potrzebujemy takie rzeczy wiedzieć w domenie? Nie, takie rzeczy w jakiś sposób powinniśmy rozwiązać na poziomie adaptera. Nasza domena wie, co chce zapisać do bazy, czy tam do jakiegokolwiek innego stora i wie, co chce pobrać. I to jest tyle, co powinna wiedzieć domena, a takie specyficzne rzeczy dla, dla danego vendora, dla danego dostawcy powinny być zaimplementowane właśnie w adapterach. Adaptery pierwszoplanowe, my często nazywamy je u nas w organizacji Channelami, e, używają adapter portów pierwszoplanowych do tego, żeby wywołać na domenie coś, co do nich przychodzi, na przykład jako rest soap, eventy na JMSie, czy eventy z jakiejkolwiek innej e, kolejki, czy też wywołania command lineowe, czy jakiekolwiek, e, jakiekolwiek inne. Na przykład w adapterach e, pierwszoplanowych mam jakieś klasy wygenerowane z WSDL, XSD, JSON-skimy, czy z jakiegokolwiek innego, e, z innego infrastrukturalnego, e, nazwałbym to, frameworka. My to tłumaczymy na coś, co będzie można, może być wysłane do domeny i zrozumiane przez domenę, co jest w miarę agnostyczne. Z drugiej strony mamy adaptery drugoplanowe, gdzie konwertujemy coś, co nasza domena chce przesłać, czy co chce wysłać do świata, konwertujemy na coś, co może być wysłane właśnie do tego zewnętrznego świata. Czy to będą eventy na JMS-ie, czy na innej kolejce, czy wywołania restowe, soupowe, strzały do bazy danych czy nawet pobranie konfiguracji, no bo konfiguracja dzisiaj jest w bazie danych, jutro będziemy ją trzymali w Zookeeperze, a pojutrze, nie wiadomo, może będziemy mieli na to mi zwykły serwis dostępny po HTTP albo czymkolwiek innym. Przykładów jest oczywiście mnóstwo, wszystko co jest związane z infrastrukturą, tutaj byśmy właśnie w tych adapterach przemapowali na tą warstwę infrastrukturalną. Nasza domena wystawia w ten sposób pewne interfejsy, w które wczepiają się elementy otaczającego nas świata, czy to właśnie używając naszych portów pierwszoplanowych, czy implementując nasze, nasze porty drugoplanowe, pozwalają wykonywać czynności dla, biznes, dla, dla, dla tejże domeny. Ok. Jakie mamy zalety tejże, tejże architektury? No, tak jak mówiłem, przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na naszej domenie. Ona jest dla nas najważniejsza. Tam możemy dbać o to, że mamy ten język, który jest wspólny dla nas i dla biznesu. Nie musimy się martwić o to, że ktoś w WSDL-u nazwał pole User Defined 1 i będziemy je przepychali przez cały nasz, przez cały nasz system, bo bo tak, bo ktoś nam to tak zdefiniował, my to spokojnie nazwiemy tak, jak nazywa się to w naszej domenie, nie musimy nieść całego tego bagażu w dół. Jeśli piszemy do tego testy, a oczywiście piszemy, to też testy mogą być świetnym punktem do dyskusji z naszym klientem. Ja na przykład korzystam bardzo chętnie ze Spoka, którego polecam deweloperom na JVM-a, gdzie... Taką tabelkę spokową, która jest tak naprawdę parametryzacją naszych testów, wysyłaliśmy do naszego klienta i klient powiedział, no tu, tu i ok, a tu na przykład chciałby, żeby, żeby ten warunek był było zwracane coś innego. To była rzecz domenowa, on to rozumiał, on wiedział jak to działa, on mógł na tym poziomie z nami e, dyskutować. Mamy pewien podział odpowiedzialności, podział konceptów na, w naszej aplikacji. Wiemy, gdzie są granice czegoś, o co musimy naprawdę dbać, o czym musimy rozmawiać z klientem, i wiemy, gdzie, gdzie są rzeczy, które są detalami implementacyjnymi, tak? czyli to, co mówiłem na przykład z tym, z że Oraclem. Mamy testowalność. Na poziomie naszej domeny, wewnątrz tej części domenowej, jesteśmy w stanie pisać praktycznie tylko testy unitowe. Niczego więcej nie potrzebujemy. tak Nasze wszystkie testy w tym momencie dla naszej domeny będą bardzo szybkie. Tutaj nie będzie żadnej potrzeby pisania testów tak naprawdę żadnych integracyjnych, no bo tu nie ma integracji, tak? Po drugiej stronie napiszemy to sobie na najwyższym poziomie, jak będziemy chcieli przetestować nasze, nasze adaptery. Tu właśnie skorzystamy z testów integracyjnych. Co więcej, jeszcze wracając do tej domeny w domenie, robiąc testy, jesteśmy bardzo w stanie osiągnąć pokrycie około 100%. Tak? Jesteśmy w stanie bardzo, bardzo szybko i stosunkowo niskim kosztem, bo te testy są bardzo szybkie, przetestować całą naszą, e, całą naszą domenę. Mamy też bardzo dużą wymienialność i adaptowalność na, e, na zmiany. Czyli. Potrzebujemy, żeby dzisiaj, dzisiaj wystawiamy SOAPa, jutro chcemy wystawić resta, nie ma problemu, wymieniamy ten adapter albo dodajemy nowy, ktoś może się z nami komunikować w inny sposób. Z drugiej strony chcielibyśmy e, zamienić bazę danych na coś innego, chcielibyśmy zamienić jakieś, nie wiem, właśnie komunikację po drugiej stronie, ktoś zmienił interfejs z resta na sopa, też jesteśmy bardzo łatwo w stanie to zrobić, wymieniamy po prostu adapter. Jesteśmy niepodatni na zmiany. Frameworki się zmieniają, zmieniają się biblioteki, zmienia się cały otaczający nas świat, ale jeśli to nie zmienia biznesu, to nie zmienia naszej koncepcji, jak wygląda nasza domena, to tak naprawdę dotykamy tylko tych rzeczy obok, które one nie powinny w żaden sposób wpłynąć na to, jak działa nasza domena. Mamy prostotę. Mamy tylko to, co jest wewnątrz naszej domeny i to, co jest na zewnątrz naszej domeny. Coś, o co musimy naprawdę dbać i coś, co możemy potraktować z większą dozą. No nie, nie chcę powiedzieć, że tutaj chcemy jakoś to olewać, to bo to jest oczywiście ważne, ale to nasze sedno, to nasze mięsko jest wewnątrz domeny i tam kładziemy największy, największy nacisk. Jest też bardzo łatwo, jeśli macie wiele mikroserwisów, no to. I każdy mikroserwis napisany w tej architekturze bardzo łatwo jest znaleźć, wchodzimy do nowego mikroserwisu, ok, tu jest rzecz ważna, tu jest rzecz, która jest relatywnie ważna, bo trzeba to zrobić, ale oczywiście tutaj możemy, e, możemy sobie pozwolić na większą dozę, e, tak jakby dystansu, i ok, jak tam coś tam będzie e, nie do końca działającego, może będzie brakowało jakiegoś testu. Jeśli chcemy robić DDD a często, często ludzie deklarują, że chcą robić DDD, to bez architektury portów adapterów moim zdaniem jest to kompletnie niewykonalne. Ponieważ w tym momencie, no jeśli nawet sobie zdefiniujemy tą naszą piękną encję, czy tam agregat, a on będzie zaśmiecony adnotacjami, czy jakimikolwiek innymi bytami otaczającego nas dookoła świata, bo szybciutko wystawimy z niego XML-a na świat, no to w tym momencie, no... Tego prawdziwego DDD, no możemy się zgubić w nakłoku tego e, otaczającego nas, e, no, nie boimy się tego słowa, często bagna. E, czynimy naszą domenę wtedy czystą, jeśli, jeśli nie pozwalamy na takie wpływy, jeśli mamy tą domenę o, 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 otoczoną portami, i nic tam nie jest wrzucane e, tak naprawdę niepotrzebnego. E, jeśli chcecie robić CQRS-a, to w CQRS-ie część e, command tutaj właśnie kładziemy. Kładziemy porty i adaptery i w ten sposób definiujemy naszą, naszą część komand. Jakie mamy wady tego rozwiązania? No bo oczywiście, jeśli są jakieś zalety, to będą i wady. Przede wszystkim jest to pewien narzut na złożoność. Mamy sporo interfejsów czy jakichkolwiek innych bytów definiujących nam te porty. Mamy zależności nie wprost, no bo nie, tak jak mówiłem nie odwołujemy się bezpośrednio na przykład do klasy domenowej albo bezpośrednio do serwisu restowego po drugiej stronie, tylko mamy zawsze tą warstwę portów, które nas odgradzają od tego zewnętrznego świata. No, i często musimy się przekopać właśnie przez te warstwy, żeby dojść do, do odpowiedniego miejsca. Co oczywiście przy dłuższy, dłużej działającym systemie będzie się zwracało, ale jeśli użyjemy tego na przykład za wcześnie, no to może być problematyczne. Nie jest łatwo zacząć z punktu widzenia technologicznego. No, musimy tworzyć dużo więcej bytów w naszej aplikacji, czy to tych interfejsów, czy to tych klas. Nie jest tak, jak się mówi, że. Encja na twarz i pchasz. Jak mam jedną encję, to ją sobie przepnę przez cały system w jedną w drugą i, i będzie można pójść do domu. Tu trzeba się troszeczkę więcej e, napracować. Zdarza się też, że mamy interfejsy, przeważnie nawet tak jest, że mamy interfejsy, które mają tylko jedną implementację, bo, bo tak po prostu jest, ale mamy szczywno rozgraniczenie, gdzie jest. Gdzie jest ta granica, której nie chcemy przekraczać? Jest też trudniej używać wszelkich frameworków i bibliotek, no bo jak weźmiecie sobie tutorial ze Springa, no to po prostu bierzecie jakiś obieg, okraszacie go JSON jakimiś anotacjami od json i przepychamy, tak? A ciężko jest wytłumaczyć nowej osobie, która tutaj trącza do, do projektu, że słuchaj, tak nie robimy. Można by było tak zrobić, ale to będzie miało impact na to, jak będzie zachowywała się nasza aplikacja, jak będzie działała nasza aplikacja, jak będzie utrzymywana w przyszłości. Nie jest też łatwo zacząć tą pracę w tej architekturze od strony mentalnej. Musimy przekonać członków naszego zespołu. Ja pamiętam, że mi się to udało właśnie za pomocą świetnego słowa, jakim jest eksperyment. Eksperyment się udaje albo się nie udaje. Zaczynamy eksperyment. I jeśli powiedzmy po tygodniu okazuje się, że to dla nas działa, jeśli oczywiście możecie sobie na to pozwolić, tak? Jeśli po tygodniu to działa, no to zostajemy z tym. Jeśli to nie działa, no to trzeba się tego, można się z tego w każdym momencie wycofać. U nas ten eksperyment sprawdził się wyśmienicie. I musimy mieć też dyscyplinę, żeby pilnować siebie, żeby nie pozwolić, a tu sieknę szybką klaskę, jakoś się przepchnie, może, może nikt nie zauważy, jakoś to przeleci. Trzeba tego po prostu pilnować. Możemy też mieć problemy na poziomie wydajności, no bo jeśli widzicie, że wchodzi jakaś klaska z wsdl a musimy ją przekonwertować. Potem, jak będziemy ją chcieli gdzieś zapisać, coś do bazy danych, to znowu musimy to e, przekonwertować. Tu te konwersje czasami potrafią być e, czasochłonne i, i, i zasobożerne. No, trzeba zastanowić się, czy na pewno w tym momencie chcemy z tego, e, z tego skorzystać. Jeśli chcemy zrobić aplik e, operacje baczowe, znowu trzeba się myśleć, czy Czasami może lepiej iść na jakieś ustępstwa i przerzucić więcej, e, więcej rzeczy I, i nie mieć czystej architektury i adapterów, tylko no, troszeczkę zaśmieconą, ale jednak pilnować kawałka, e, pilnować pewnych głównych, e, głównych zasad i wiedzieć, dlaczego poszliśmy na niektóre ustępstwa, a dlaczego, e, a dlaczego nie zrobiliśmy tego tak naprawdę zgodnie, e, zgodnie ze sztuką. Może też być pewnym e, overdesignem i, i overheadem dla nas. E, ponieważ jeśli weźmiemy malutką aplikację, nasz mikroserwis, który tak naprawdę odpowiada za jedną malutką rzecz i próbujemy tam wrzucić porty i adaptery, to może być za dużo dla na przykład serwisu, do którego wystarczy jedna klasa. Może być też jakąś przedwczesną optymalizacją. Warto zauważyć, kiedy, albo jeśli wcześniej oczywiście robiliśmy jakieś dobre. Dobrą architekturę, planowaliśmy tą architekturę, zastanawialiśmy się, jak to, jak to powinno działać. No, to przeważnie wiemy, czy ten serwis będzie duży, czy będzie mały, ale te serwisy potrafią się też zmieniać w czasie. Warto zaimplementować architekturę i i adapterów dokładnie w tym momencie, kiedy widzimy, że przekraczamy tą granicę, kiedy to, co już jest, staje się e, trudno utrzymywalne. OK. Jak to zaimplementować? No, to też jest problematyczne, bo ja osobiście. Trafiłem na bardzo, ma, nie trafiłem na bardzo jakąkolwiek sposób opisu, jak to na przykład zrobić w Java, jak to zrobić w C-Sharpie. Oczywiście gdzieś tam jakieś wzmianki są, że może w ten sposób, może w ten sposób. Do tego tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak wygląda Twój problem, jak chcesz go rozwiązać i jakie podejście do niego, do niego zastosujesz. Odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy w takim wypadku, znając te wady i zalety, używać tego, tej architektury portów i adapterów. I używamy je wtedy, kiedy mamy długo żyjące aplikacje albo aplikacje, które mają skomplikowane zachowanie. Najlepiej takie, które mają i jedno i drugie, tak? Bo jeśli siekniemy szybką szpachlę i ona jutro wypada, to nie ma sensu tutaj aplikować rozdmuchanej architektury, tak? Ale jeśli to coś ma trwać i jest skomplikowane, tutaj porty i adaptery sprawdzą się wyśmienicie. Z drugiej strony, kiedy tego nie używać? Kiedy mamy na przykład proste przepływy, chcemy wziąć coś z JMS-a czy z jakiejś innej kolejki i pchnąć gdzieś na web service. Nie ma potrzeby tutaj jakiegoś wybujałej architektury, to jest proste mapowanie. Tak samo, jeśli mamy część query, potrzebujemy w CQRS-ie, chcemy coś wyjąć z bazy danych, wyciągamy to i wyświetlamy użytkownikowi. Nie ma tutaj potrzeby rozdmuchiwać architektury. Jeśli mamy kródy, czyli przeglądarki do bazy danych. Nie ma potrzeby. Tak samo jeśli mamy własne frameworki, własne aplikacje. To jest architektura dla systemów, które realizują biznesowe czynności, a nie jakieś utilisowe rzeczy. Ok. Wiedząc to wszystko. Jak to zaimplementować? No, tak jak mówiłem, jest to trudne. Nie wiemy, jest bardzo mało y, opisów, jak to robić. I to zależy od nas. Ale można wykryć na podstawie tego opisu, w jaki sposób. Chcielibyśmy to robić, czyli na przykład, chcielibyśmy, żeby nasze porty były interfejsami z Java albo z C Sharpa albo jakiegokolwiek innego języka, który wspiera interfejsy. Jeśli korzystamy z C lub C, to będą jakieś pliki H. Jeśli korzystamy z AKI modelu aktor lub innego modelu aktorów, to będą jakieś wiadomości wysyłane pomiędzy aktorami, które znów podzielimy na te wejściowe do naszej domeny i te wyjściowe z naszej domeny. Widziałem też implementację, czy bardziej słyszałem o niej. Gdzie ktoś zaimplementował to za pomocą Type class w Haskellu. No, jakoś mu się to udało. Ok, krótko powiem, jak to wyglądało e, u nas. E, my mamy pakietowanie zrobione e, w, jednej, w dużej części naszych projektów w ten sposób, że mamy adaptery, które w środku zawierają e, wejściowe e, adaptery, czyli te pierwszoplanowe gdzie dzielimy je na jakieś JMSy, RESTy, czy w zależności kto nas wywołuje. Mamy też adaptery wyjściowe, tutaj też w zależności, tego, w zależności od tego co po drugiej stronie jest i jak to wołamy. Może być to podzielone ze względu na protokoły, a może być to też podzielone ze względu na systemy. Czyli jeśli mamy adapter do systemu A, no to robimy dla niego odpowiedni pakiet dla systemu A. W części domenowej, część domenową dzielimy na procesy. Lub na, oraz na porty. W portach umieszczamy znowu porty wejściowe i wyjściowe, a w procesie tu jesteśmy zależni tylko od tych portów i za ich pomocą komunikujemy się z adapterami, zarówno pierwszoplanowymi, jak i drugoplanowymi. Mamy też pewne zasady, no bo samo pakietowanie nie rozwiąże nam tych wszystkich zasad i, wiedzy, i wiedza o tym, jak w którą stronę to przepływa. Mamy zasady, pilnujemy tego, żeby jeśli coś jest w adapterze, to jest to e, jakiś conditional czy jakiś warunek, który wynika tylko i wyłącznie z tego, że to jest detal implementacyjny. Tam nie powinno być żadnej logiki. Jeśli jest, to jest to logika właśnie e, wymuszona na nas przez, e, przez danego vendora, który nam dostarcza e, drugą stronę tego, e, tegoż adapteru. Mm. Używamy adnotacji do DI, żeby po prostu było łatwiej. Ale to są znowu proste adnotacje, które tylko mówią z mi... E, Biny czy jakiekolwiek inne e, rzeczy, które są, e, implementują nasze, nasze porty. To jest tyle. E, staramy się nie używać nazw interfejsów, które zaczynają się od I, I i nazw klas, które kończą się na imp, no bo to znaczy, że nie wyciągnęliśmy pewnej warstwy abstrakcji i po prostu nazwaliśmy go, bo tak było najłatwiej. I, i, I tak było najprościej, staramy się tego naprawdę e, unikać. Mamy też bardzo rozbudowane review, aktualnie korzystamy, korzystaliśmy z Galita, e, bardzo dobrze się e, tutaj sprawdzał. E, jeśli macie inne możliwości, no to też tutaj review jak najbardziej jest potrzebne w każdym, e, w każdym projekcie. Dodatkowo dyscyplina, pilnowaliśmy siebie, że słuchaj, tu położyłeś jakąś logikę, która wygląda na coś specyficznego dla bazy danych. Może nie powinno tutaj się znajdować, to też też na to bardzo zwracaliśmy e, naszą uwagę. Nasze porty e, były interfejsami, które grupowały, e, które, które były dla, dla każdego use case'a naszej domeny, były wystawione jako pojedyncze, e, pojedyncze interfejsy. Z drugiej strony. Jeśli wychodziliśmy do zewnętrznego świata, mieliśmy tutaj operacje pogrupowane dla danego, dla naszej grupy operacji, czyli coś, co związane jest ze sterowaniem danych, no to w jeden interfejs, coś związanego z notyfikacjami, w inny interfejs i tak dalej, i tak dalej. Staliśmy się tu wymieniać jakieś typy niemutowalne i najlepiej, żeby tam nie było prymitywów. Prymitywy są złe w domenie, więc tego jak najbardziej nie polecam, żeby trzymać tam takie gołe prymitywy typu. Jakiś zwykły int, który nie wiadomo tak naprawdę co znaczy. Przykład. Żeby nie było, że się nie da, da się to zaimplementować. Wyobraźmy sobie system, który jest jakimś zarządcą zadań. Jakie. Czynuje, jakie operacje oferuje zewnętrznego świata, do zewnętrznego świata? Pozwala dodawać taski, do, pozwala je przypisywać do kogoś, i pozwala je kończyć. Z drugiej strony, żeby wykonywać swoje czynności biznesowe, potrzebuje jakiegoś repozytory pod spodem dla, dla tychże tasków, potrzebuje publikować jakieś eventy, bo chcemy powiadamiać zewnętrzne systemy, że, że w naszej domenie coś się, coś się zadziało, i potrzebujemy jakiegoś user repository, bo chcemy wiedzieć, czy użytkownik, do którego przypisaliśmy dane zadanie, no to on naprawdę jest, istnieje, a nie to jest, jakiś, nie jest jakimś słupem. Okej. Okay. Porty pierwszoplanowe naszej aplikacji, tak jak, tak jak mówiłem, one są oparte na use case'ach, więc mamy interfejs addTask, który odpowiada za to, żeby dodać task. I tutaj, tak jak widzicie, nie, ma jakiegoś, nie zwracamy w odpowiedzi jakiegoś uid'a albo jakiegoś integer'a albo jakiegoś string'a, zwracamy task id, który opakowuje, będzie nam opakowywało tenże typ. Jako Wejście do naszej metody, do metody at, mamy new task, który jest jakimś value objectem, który nie musi zawierać żadnej logiki, ale jest w naszej domenie, możemy go jest w pełni z naszej domeny, nie jest z zewnętrznego świata, jest tym, co chcemy przetwarzać w naszej, w naszej domenie. Mamy te task ID user ID, które nam wrapują, wrapują na przykład uidy albo stringi, albo integery, tak, żebyśmy mogli ich używać w domenie. W naszej domenie najczęściej nie potrzebujemy sobie robić przeliczeń typu wyciągnij pierwsze dwie, dwa znaki z task ID, bo one są znaczące. Jeśli są znaczące, to trzeba to podzielić od razu. Nie będziemy to wykonywali operacji na tym uidzie, na tym, na tym gołym stringu. Mamy dwa dalsze interfejsy. Czyli jakiś interfejs, który pozwala nam na zapisywanie tych tasków, mamy metodę assign, mówi do jakiego taska, kogo chcemy przypisać i mamy interfejs, który będzie służył do kończenia tychże zadań i on będzie implementował tylko metodę, która przyjmie task ID i zakończy po prostu to zadanie. W domenie, w domenie weźmiemy sobie jakiś nas task service i powiemy, że on ma implementować te wszystkie rzeczy. Czy on ma te wszystkie use case'y w sobie? Czy on musi mieć te wszystkie use case'y w sobie? No nie, to zależy od waszej domeny, zależy jak będzie wyglądała wasza domena, jak chcecie, żeby ona miała pogrupowane te, te operacje wewnątrz siebie. To jest detal z punktu widzenia zaotaczającego na świata. Ktoś mu wstrzyknie implementację dla tych interfejsów. Tyle. Mm. Z drugiej strony, nasz Task Service potrzebuje komunikować z zewnętrznym światem i korzysta w tym celu z Task Repository, User Repository i Event Publishera. Czyli to są nasze porty wymagane w tej domenie, porty drugoplanowe. Przykładowo, User Repository. Czy potrzebujemy tutaj rozdmuchanego user repository, które będzie miało metodę save, get itd.? Nie. Potrzebujemy prostej metody exist. Potrzebujemy się dowiedzieć z domeny. Jako domena potrzebujemy się dowiedzieć, czy dany user istnieje. I tyle. Czy po drugiej stronie to będzie strzał, który zrobi na tym, czy, czy istnieje ten użytkownik, czy tam zrobi, wyjmie tego użytkownika i sprawdzi, czy on nie jest nulem. To nie jest rzecz, która jest interesująca do domeny. Domena potrzebuje informacji, czy użytkownik istnieje. Mamy nasze task repository, które zaimplementowaliśmy na przykład na zasadzie dodania taska, pobrania tego taska, zmiany przypisanej osoby do tego taska i zmiany statusu tego, tegoż taska. No to jest jeden ze sposobów implementacji, aczkolwiek możemy się skupić i zrobić to kompletnie inaczej. Możemy zrobić to za pomocą task repository, który będzie miał dwie metody: save i get task. Tak? To będzie bliższe, może w niektórym, zależy tak naprawdę jak jest zaimplementowana wasza domena w środku. Mówiłem też, że mamy. Chcemy publikować pewne eventy. Mamy event publishera, który ma eventy task created, task assigned, task completed. OK, to jest jeden z możliwych sposobów e, tworzenia naszego interfejsu. Możemy też go stworzyć w sposób taki. Mówimy, mamy jedną metodę publish, on publikuje jakiegoś task eventa. Tak? Jak po drugiej stronie to będzie rozwiązane? Czy to będzie jeden event, czy to będą trzy eventy? To jest rzecz infrastrukturalna pod spodem. Przy event sourcingu. E, Mamy metodę publish, która publikuje nam jakiś zestaw eventów, i mamy, możemy pobrać te taski, by, te, pobrać te eventy po jego ID, po, po, po jakimś ID. I dostajemy listę tych eventów. I mamy połączony wzorzec, e, wzorzec repository z wzorcem, właściwie to nie jest wzorec, ale jakiegoś event publishera, tak? I mamy to w jednym, e, w jednym miejscu. OK. Co zrobić, kiedy mamy wiele domen? Jeśli mamy wiele domen, to okazuje się, że nasze heksagony znajdują się tak jakby obok siebie, i żeby przejść z domeny A do domeny B, wywołać operację na domenie B, to musimy przejść z domeny A przez port wychodzący, przez adapter wychodzący do adaptera wchodzącego przez port wchodzący do domeny B. OK, wygląda skomplikowanie. Wygląda w ten sposób na, na takim wielkim. Na, na, na większym połączeniu, gdzie mamy więcej tychże, tychże bytów komunikujących się ze sobą, i tak naprawdę wygląda to jak wielki plaster miodu, i w tenże sposób zostało też nazwane przez ferita albo Okej. Ok. Tak jest, jeśli mamy te mikroserwisy daleko od siebie, one nie są ze sobą powiązane w żaden, w żaden sposób, potrzebują pomiędzy sobą przekazać, przekazać informacje. Ale jeśli mamy coś w rodzaju DMZ, czyli strefy zdemilitaryzowanej, to w tym momencie możemy podzielić nasz system w ten sposób, że w środku będziemy mieli mikroserwisy domenowe, które obosługują się tym samym językiem, czy to, będą, czy to będzie monolit, który będzie miał odpowiednio modularyzowany, czy to będą mikroserwisy, które w jakiś sposób tutaj będą się ze sobą komunikować. Najlepiej by to było, żeby nie schodziły na poziom oczywiście jakichś JMS-ów czy restów. No bo tutaj znowu przydałoby się wejść na poziom, na poziom adapterów, a nie, a nie tutaj umieszczać to w środku naszych adapterów, w środku naszej domeny. Ale ogólnie możemy tutaj schować jakieś nasze serwisy domenowe w jedno pudełko, powiedzieć, To jest strefa zdemilitaryzowana, tutaj komunikujemy się tym samym językiem. A dookoła zrobić warstwę adapterów, które będą nas komunikowały tak naprawdę z zewnętrznym światem. Tak jak mówiłem, jeśli położymy je w środku, no to one ze sobą komunikują się bardzo blisko. Nie mają tej warstwy adapterów, co tworzy pomiędzy nimi bardzo duży coupling, bardzo duże powiązanie i tak naprawdę e, ciężko będzie nam je od siebie e, odseparować, bo pewnie korzystamy z interfejsów drugiego e, serwisu. Jeśli tamten się zmieni, no to i my będziemy musieli się zmienić. W portach i adapterach często jesteśmy w stanie to e, obejść. Jeśli byśmy sobie spojrzeli na taką, e, wiele mikroserwisów w Monolicie, w, w, przepraszam, w DMZ, to w tym momencie mamy jakąś domenę, która w środku ma subdomeny, które mają własne porty. Oczywiście tutaj mogą mieć własne adaptery, ale przeważnie te adaptery ekstrahujemy jeszcze wyżej, żeby komunikować się naprawdę z zewnętrznym światem, a nie wewnątrz tutaj e, naszego, e, naszego systemu, wewnątrz domeny naszego, e, naszego systemu. OK, szybki, e, szybki proces refactoringu do portów i adapterów. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś nowy feature. E, do tego nowego featurea, e, przepraszam, chcemy dodać nowy feature do naszego e, istniejącego systemu. Tworzymy jakiś serwis B, wystawiamy dla niego e, interfejs, e, pierwszoplanowy, port pierwszoplanowy. Oczywiście zrobimy po drugiej stronie, że chcielibyśmy zrobić zap jakieś zapisy do bazy danych. Nie mówimy jak, chcemy tylko wystawić interfejs, który będzie pozwalał nam komunikować się z bazą danych czy jakimś innym, jakimkolwiek innym e, storem, a następnie przepinamy sznurki, czyli z Command Line na przykład pozwalamy wywołać ten port i bazę danych implementujemy w ten sposób, żeby implementowała nasz interfejs, a my jesteśmy niezależni od tej, tejże bazy danych. Jeśli chcielibyśmy dodać nowy input do naszej aplikacji, czyli na przykład mieliśmy aplikację command lineową, chcemy dodać do niej resta, tworzymy interfejs, oczywiście stara jest napisana bez portów i adapterów, dodajemy nowy interfejs typu port A, dodajemy, robimy tak, żeby nasz serwis implementował tenże port A, wtedy tak naprawdę ta część z restem, z tym portem, z serwisem i z bazą danych jest już w portach i adapterach, ta część z command lineem nie. I to, co musimy zrobić, to potem przypiąć ten Command Line Interface, żeby używał naszego interfejsu. Ok, szybkie modyfikacje może pominę, bo mam mało czasu. Onion Architecture, czyli nazwalibyśmy to architekturą cebulową, cebulastą, jakkolwiek. W każdym razie została wprowadzona przez Geoffreya Palermo w 2008 roku. Jest bardzo... Bardzo, bardzo podobna do tego, co odkrył potem Uncle Bob Martin w 2012 i nazwał Clean Architecture. Jeśli byśmy sobie to narysowali, to tak naprawdę rozwija się o to, że wewnątrz naszego, naszej domeny dzielimy jeszcze głębiej, jeszcze dalej na naszą na warstwę domenową, na serwisy domenowe na serwisy aplikacyjne, ale ciągle dookoła mamy ten świat zewnętrzny, z którym komunikujemy się za pomocą adapterów. Bardzo, bardzo bardzo podobnie w architekturze w Clean Architecture dostarczonej nam przez Uncle Boba Martina. Okej. Okay. Podsumowując, architektura heksagonalna pozwala nam Jest to pewien, pewien styl pisania naszych aplikacji, pewna architektura naszych aplikacji, która pozwala nam pisać je tak, żeby być niezależnym i nie być w żaden sposób. Podatnym na to, jak zmienia się otaczający nas świat, który może zniszczyć piękno naszej, naszej domeny, wpłynąć na tą domenę w sposób, w której klient na przykład by nie chciał, bo to kompletnie nie zmienia jego, jego życia. Jeśli chcecie z tego korzystać, ja bardzo do tego, bardzo, bardzo do tego zachęcam. To zmieniło wiele aplikacji, które, które napisałem w momencie, kiedy nagle odkryłem, że to działa. Ok. Dzięki, jeśli macie jakieś pytania, to, to zapraszam. Okay. Tak? W jaki sposób jest zrobiona baza danych? To jest właśnie pytanie, w jaki sposób jest zrobiona baza danych. Baza danych jest zrobiona w taki sposób, jak na przykład był ten jeden interfejs, który pokazywałem, miał metodę save i miał, miał metodę get. Tyle. Jak jest po drugiej stronie zrobiona baza danych? W tym momencie dostajesz obiekt domenowy z tegoż interfejsu, czy jest przekazywany do tego interfejsu. Ty go mapujesz na coś, co na przykład rozumie hibernate nhibernate, albo jakiekolwiek inne e, świństwo do komunikacji do bazy danych. I to robi strzał do prawdziwej bazy danych pod spodem. Przesuwamy zależność od tej bazy danych w inne miejsce. Odsuwamy je od sedna naszego problemu, który rozwiązujemy. OK? Tak? Dzięki, wiel Dzięki, wielkie za prezentację. A czy byłbyś w stanie podać jakieś open source oprogramowanie, które z tej architektury korzysta? Tak, żeby po prostu zobaczyć przykład żyjącego organizmu, tak. Jakob Napdalik wiem, że dotykał pet clinic tego ze Springa i przepisywał je praktycznie na tą architekturę. Więc jak Dzięki. coś, to polecam tam spojrzeć. Ok. OK? Ale to chyba nowe wyszło jakoś? Czy to jest starsze? OK? No dobra. Jeśli nie ma pytań, to wielkie dzięki. Aha! Vouchery? Zapraszam na koszulki. Tak, tak, tak. Dobra. Wielkie dzięki.